Namaste, Maria Bukardi z tej strony, prosto z mitycznej Atlantydy, z Madery, czyli z magicznej oazy. Dokładnie w czwartek spotykamy się na naszym spotkaniu numer 101. Tak, to już 101 ceremonii za nami. Wszystkie te przesłania są nadal aktualne, są wskazówką, jak przejść ten proces przemiany i transformacji z jajeczka poprzez gąsienicę, poprzez poczwarkę i wystartować jako motyl, rozwinąć Twoje skrzydła. Czyli ten czas, który dokładnie teraz mamy przed nami, jest jednym z najważniejszych, jakie dane Ci było przeżyć w całym Twoim życiu, w całym Twoim istnieniu. Oto przesłanie na czwartek. Mamy trzynastkę, czyli śmierć, która ścina wszystko to, co stare, co już do Ciebie nie pasuje. Wszystko to, co Cię ogranicza, co Cię blokuje, ale również wszystko to, co znasz, co było dla Ciebie normalne i naturalne w ostatnich miesiącach i ostatnich latach. Śmierć zabiera wszystko to, co gotowe do ścięcia. Jednocześnie przygotowuje miejsce na to, co nowe. Drugim przesłaniem jest Rydwan. To Ty jesteś tym jeźdźcem, który powozi Rydwanem i który ma złotą zbroję mądrości wyższej, złotego promienia, który trzyma w swoich dłoniach koło losu, koło przeznaczenia i czeka na ten właściwy moment, aby wystartować do tego nowego. Otworzyć się na te nowe możliwości. Ale najpierw konieczne jest odejście tego, co stare, by mogło nadejść to, co nowe. Dokładne wskazówki na aktualny czas otrzymasz ode mnie w czwartek. Nasze spotkanie będzie trwało około 45 minut do godziny. Spotkanie oczywiście online, czyli nie musisz wychodzić z Twojego domu. Wszystko to, co dokładnie teraz w tym momencie musisz wiedzieć, aby przetrwać ten czas śmierci, przekształcenia całego starego świata, który znasz, w nowy świat. Nie każdy przejdzie ten moment w tej postaci materialnej, w której jest w tym momencie. Jak przetrwać ten czas i jak rozpocząć to, co nowe, to, co przed Tobą, dokładnie teraz. Bądź na czas, czwartek, godzina 20:20 czasu polskiego, online na mojej stronie www.bukardimaria.com. Do tego czasu wykorzystaj wszystkie przesłania naszych poprzednich spotkań z mojej książki Jak rozmawiać z aniołami, ale również ze wszystkich poprzednich 100 ceremonii. Wszystkie one są dla Ciebie dostępne w archiwum. Strona będzie poniżej, w opisie. Jeszcze raz przypomnij sobie wszystko to, co ważne. To wszystko jest nadal bardzo aktualne. I przede wszystkim dla osób, które są nowe, które jeszcze nie brały udziału w ceremoniach, to jest jeszcze czas. Jeszcze masz czas, aby przejść przez te wszystkie przesłania i przygotować się na ten czas, bo jesteśmy dokładnie przed samym epicentrum. Trzeba wiedzieć, co robić, trzeba wiedzieć, co nas czeka i trzeba wiedzieć, jak puścić to stare, by bezboleśnie, z lekkością i radością przejść do tego, co nowe, niezależnie od tego, co będą robili inni ludzie. Zapraszam Cię więc do wszystkich starszych nagrań. Wykorzystaj ten czas, żeby jeszcze wszystko zmienić w Tobie i przygotować, a następnie nowe wskazówki w ten czwartek. Do zobaczenia. Twoja Maria Bukardi.